Dzień dobry, Grzegorz Wąsowski. Zapraszam na kolejny program z cyklu Żołnierze Wyklęci. Koniec 1944 roku i cały rok 1945 to, można powiedzieć, pierwsza faza podboju społeczeństwa polskiego przez komunistów. Z jednej strony Armia Czerwona, z drugiej strony aparat państwowy, który został przez komunistów przejęty, dawały im pełne instrumentarium do zniszczenia, do unieszkodliwienia najpoważniejszych wrogów systemu. Tym wrogiem oczywiście w pierwszym okresie było podziemie. Więzienia bardzo szybko zapełniły się członkami konspiracji niepodległościowej oraz osobami, które komuniści uznali za potencjalnych wrogów ustroju. Także krajobraz Polski roku 1944, jego końca i roku 1945 to krajobraz Polski więziennej. W tej sytuacji podziemie niepodległościowe, podziemie zbrojne kieruje swoją uwagę właśnie na te obiekty więzienne, na miejsca, w których są przetrzymywani, torturowani nasi rodacy i stąd też najważniejsze akcje podziemia niepodległościowego zbrojnego z okresu 1945 roku to są akcje właśnie na więzienia. Bez wątpienia dwie z tych akcji, akcja na więzienie Kieleckie w sierpniu 1945 roku i akcja na więzienie w Radomiu we wrześniu 1945 roku należy zaliczyć do najbardziej spektakularnych, udanych akcji podziemia z zakresu samoobrony. O tych akcjach opowiedzą nam moi i Państwa goście, historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, panowie Kazimierz Krajewski i Tomasz Łabuszewski. Witam panów bardzo serdecznie. Akcja na Kielce, sierpień 1945 roku. Proszę powiedzieć, jakie oddziały wzięły udział w tej akcji? Dwa podstawowe oddziały to oddział Antoniego Hedy Szarego z byłego obwodu Jurzeckiego Armii Krajowej i drugi Stefana Bębińskiego Harnasia. Obydwa te oddziały mające swój rodowód jeszcze z okresu okupacji niemieckiej. No tutaj warto wspomnieć, że Antoni Heda Szary wsławił się w okresie okupacji niemieckiej rozbiciem dwóch więzień. Jednego w Starachowicach jeszcze w lecie roku 1943 i drugiego więzienia w Końskich w lecie 1944 roku. Miał już spore doświadczenie, jeśli chodzi o tego typu akcje. Zmobilizowany w okresie akcji burzy. Wchodził w skład 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, był dowódcą 2 Batalionu, natomiast Bębiński Harnaś był dowódcą kompanii w odtwarzanym przez obwód radomski 72 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Także obydwaj dowódcy biorący udział w tej akcji mieli spore doświadczenie partyzanckie. A jakie siły partyzanckie zostały użyte do rozbicia więzienia w Kielcach? Obydwa te oddziały liczyły stu kilkudziesięciu do dwustu ludzi. Tu warto jeszcze wspomnieć, że dowódcami poszczególnych pododdziałów w ramach całej samej akcji byli jeszcze Henryk Podkowiński, Ostrolot, Zygmunt Bartkowski i Sęk Wojciechowski. Oni dowodzili poszczególnymi grupami w ramach samej akcji. No to można dodać, że Szary był osobiście zainteresowany tą operacją na więzienie kieleckie, jako że tam więziono dwóch jego braci i szwagra, którzy zresztą nie doczekali wolności, jaką im przyniósł. Zostali zamordowani w murach tego więzienia. Cała trójka w czerwcu 1945 roku zginęła, zabita po brutalnym śledztwie. Jak rozumiem, w akcji na Kielce wzięli udział ostrzelani, doświadczeni partyzanci. Tak jak pan powiedział, ich siły liczyły około 150-200 żołnierzy. A jakie w takim razie były siły przeciwnika? Z kim musieli się zmierzyć, jadąc na Kielce, przynieść wolność naszym rodakom? No, Kielce to miasto wojewódzkie, główny ośrodek władzy komunistycznej. Tu załoga, garnizon komunistyczny był bardzo silny. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, miejski, szereg załóg milicyjnych, jednostki wojska berlingowskiego i przede wszystkim znaczne siły sowieckie. Trudno jest to podsumować, ale łącznie to było kilka tysięcy ludzi, przy czym dzięki pewnym działaniom pozorowanym w terenie udało się część tych sił odciągnąć i wyprowadzić z miasta. Właśnie przez działania pozorowane partyzanci sprawili, że część tych sił wyjechała na operację. No niemniej w mieście pozostało bardzo silny garnizon komunistyczny i to czyniło akcję bardzo trudną zarówno w aspekcie wojskowym, jak też i od takiej strony psychologicznej.
Ale tak jak już dr Łabuszewski wspomniał, znaczna część uczestników tej operacji to byli doświadczeni partyzanci, zahartowani w walkach z bronią w ręku, niektórzy od 1943 roku. Prawie wszyscy mieli ze sobą udział w akcji Burza. I no, tylko ludzie i wielkiej odwagi, i dużego doświadczenia mogli sprawnie taką operację przeprowadzić. No, jednocześnie też warto podkreślić olbrzymie napięcie ideowe tych ludzi. Tu na akcję szli ochotnicy, tu nie wyznaczało się żołnierzy rozkazem. Każdy, kto chciał, mógł się od udziału w tej bardzo trudnej i ryzykownej operacji uchylić. W momencie załamania akcji, w momencie załamania się planu, ta operacja zakończyłaby się katastrofą. Po prostu siły partyzanckie, które weszłyby do miasta, mogłyby zostać tam całkowicie zniszczone. No w każdym razie byłaby to, w razie braku sukcesu, operacja mogłaby się zakończyć dużymi stratami. Tak się jednak nie stało. No w każdym razie nie ma wątpliwości, chyba że jeżeli mielibyśmy określać stopień trudności tej akcji na więzienie w Kielcach, to należałoby użyć przymiotnika najwyższy. No, proszę Państwa, nikt lepiej od samego dowódcy akcji nie opowie nam, jak wyglądał przebieg przygotowań do uderzenia na więzienie w Kielcach, jak wyglądała już sama akcja w obrębie Kielc i w obrębie więzienia. Zapraszam Państwa na materiał filmowy, w którym Antoni Heda Szary opowie o uderzeniu na Kielce. Antoni Heda, pseudonim Szary, jeden z legendarnych dowódców Armii Krajowej. W czasie okupacji hitlerowskiej, działając na Kielecczyźnie razem ze swoim oddziałem, rozbijał więzienie w Starachowicach i areszt w Końskich. Nie były to jednak jego ostatnie akcje, których celem było uwolnienie żołnierzy Armii Krajowej. Jeszcze latem 1945 roku atakował więzienie, aby uwolnić swoich towarzyszy broni. Tym razem jednak nie przez Niemców więzionych. Rozbicie więzienia w Kielcach nastąpiło po aresztowaniu naszej delegatury oraz siedzieli w tym czasie dowódca dywizji drugiej, właśnie z koncentracji, Lin Żółkiewski Antoni, jego szef sztabu, Siwy, Mandziara i jego łączniczki. Siedzieli też moi bracia, ale dwóch i szwagier, ale oni już byli zamordowani w tym czasie. Także szybko ich zakończyli, bo w maju aresztowani, a w końcu maja ich już wykończono. Odebrano im życie. Koncentracja odbiła się przez 3 i 72 pułk ze szkieletu tych pułków. Dowodził pułkiem trzecim to porucznik, właśnie kapitan Sęk Wojciechowski Henryk, a 72 kapitan Bębiński, pseudonim Harnaś. Uderzenie nastąpiło o północy. 300 ludzi było w sumie. A może więcej, jakby tak chcieć policzyć, to prawdopodobnie więcej. Ale uderzenie polegało na tym, żeby wywabić z Kielc, garnizonu kieleckiego, wojsko PRL-u, rosyjskie wojsko, NKWD i tak dalej, oddziały te, które były przetrzymywane w Kielcach. Wybawiliśmy ich w ten sposób, że o jeden dzień wcześniej urządziliśmy prowizorny napad na miasto Szydłowiec, 40 kilometrów, właściwie 50 od Kielc. Stworzyliśmy kanonadę taką, że rozłożyliśmy miny na
przedmieściach, nie na przedmieściach, a na lizierach lasu koło Szydłowca, pozorując napad, strzały i tak dalej z karabinów maszynowych. Zalarmowane siły bezpieczeństwa w Kielcach postanowiły nad ranem skontrolować ten napad i powzięły obławę na naszą akcję, która była prowizorką napadu. Te miny były rozłożone aż do dnia następnego i czasowo wybuchały. Wojska garnizonu kieleckiego wjeżdżały autobusami, wjeżdżały szosą kielecką przez Karżysko, rozładowały wojsko. Wojsko było rozładowane w lasach szydłowieckich. Wracały autobusy z powrotem po następne posiłki, a my w tym czasie na skrzyżowaniu drogi Kielce z Radomia do Kielc i skrzyżowaniu do Końskich, tam posterunek postawiliśmy kontrolnych wojska niby PRL-u z opaskami, bo takie też i stawiano, i żeśmy wszystkie samochody skierowywali w kierunku na Końskie, nie na Kielce. Tam żeśmy skierowywali w lasy bliżyńskie pod bliżej Kielc i żeśmy się w ten sposób zabezpieczyli transport tych wojsk naszych już na Kielce. Autobusów tych około 22, które były pełnosprawne, żeśmy załadowali nasze wojsko, prawda, do tych autobusów i do ciężarowych samochodów, i tym wojskiem żeśmy wjechali w ułożonym porządku, w planowanym na Kielce. Tak było podzielone, że atak szturmowy, który się odbywał na więzienie przy kościele więziennym, a właściwie przy katedrze, tak był ułożony, że pozostałe samochody z odpowiednimi ludźmi rozjechały się po Kielcach, po jednostkach wojskowych, pułkach, jak Bukówka i inne, i rozłożyły miny czasowe. I te miny czasowe wybuchały, a w tym czasie, zanim zaczęły wybuchać te miny, myśmy już zaatakowali więzienie, przeskakując przez mury cmentarza katedralnego i piatami żeśmy rozbijali te wrota na ulicy zwanej Zamkowej, główne wejście. Była dosyć sprawa trudna, dlatego że gamony robiły, właściwie piaty robiły otwory, a rygli nie niszczyły. Trzeba krzyżaki zrobić, z trotylem przyłożyć i wtedy drzwi wyleciały, prawda, w właściwy sposób, jedne, później drugie. Wpadliśmy wtedy ze szturmową grupą na plac. Kluczy nie mieliśmy, musieli wywalać wszystkie drzwi po kolei wszystkich celach i głównego wejścia na korytarz. Wypuszczono na początku od razu kobiet, około 40 z jednej sali, a później kolejno drzwi. Robota trwała od 11 do godziny 3. Tak się złożyło niefortunnie, że około 2 czy 3 cel żeśmy nie zdążyli rozbić, bo wojska już przeciwnika już nam zagradzały drogę, okrążały więzienie. Wydarliśmy się stamtąd, przeszliśmy w kierunku Lasów Klonowskich. Pozostawał w konspiracji do aresztowania w roku 1948. Mimo wyroku śmierci przeżył. Rodzina jednak czekała na jego uwolnienie do przełomowego roku 1956. W
uzupełnieniu materiału filmowego, a dokładnie jego końcówki, należy tylko jeszcze dodać, że kiedy 13 grudnia 1981 roku władza ludowa po raz kolejny postanowiła przypomnieć narodowi, gdzie jego miejsce, nie zapomniała o specjaliście od rozbijania więzień niemieckich i komunistycznych, o Antonim Hedzie Szarym. Został on 13 grudnia 1981 roku internowany i kolejne pół roku przesiedział w obozie internowania w Białołęce. Wróćmy jednak do akcji kieleckiej. Kiedy kolumna partyzantów i uwolnionych więźniów rozpoczęła odwrót z Kielc? Warto jeszcze tutaj nawiązać do wypowiedzi kolegi Kazimierza Krajewskiego o trudności związanej z samą akcją. Zwróćmy uwagę na to, że odbywa się ona w nocy i część partyzantów nie zna tego miasta. Wjazd kilkoma samochodami do miasta z jednoczesnym obstawieniem kilku ważnych punktów w mieście, wszystko to odbywało się w nocy, wymaga jednak dosyć dobrego przygotowania logistycznego. To pokazuje, że dowódcy, którzy dowodzili tą akcją, byli fachowcami najwyższej klasy. No tu warto wspomnieć, że grupa szturmowa, którą dowodził Szary, ona atakowała bezpośrednio więzienie, natomiast te pozostałe grupy, czyli Harnasia, grupa Zygmunta i grupa Sęka, w tym czasie miały w mieście inne zadania, one bezpośrednio w ataku nie uczestniczyły. Sama akcja rozpoczęta przez tą grupę szturmową, tak jak mówił w filmie Antoni Heda, rozpoczęła się od próby użycia piata i wysadzenia za jego pomocą drzwi. To się nie powiodło. W efekcie bramę wywaliło niewielką dziurę. Trzeba było podłożyć ładunek wybuchowy i dopiero brama ustąpiła. Wszystko odbywało się tak jak mówiłem, w nocy, w dosyć dramatycznych okolicznościach. Nie znaleziono kluczy, trzeba było wysadzać poszczególne kraty do cel. Na początku na parterze uwolniono kobiety, które tam się znajdowały, po czym materiałem wybuchowym wysadzano kolejne cele. Skoro, tak jak mówię, odbywało się w dużym pośpiechu, ludzie byli bardzo szczęśliwi, uwolnieni, tak naprawdę przeszkadzali partyzantom w dalszej akcji. A jednocześnie jaka niesamowita emocja musiała towarzyszyć tym, którzy w celach czekali na to, aż przyjdzie ich kolej do wyjścia na wolność. I jednocześnie w zorganizowany sposób wyprowadzano tych kilkasetek uwolnionych ludzi, tak że oni się tam nie rozbiegli od razu po mieście, tylko ich sprawnie... Pilnowano, dokładnie. Tak, tak. Warto tutaj wspomnieć, że nie wszystkich więźniów z więzienia kieleckiego uwolniono. Między innymi nie otwarto jednej z cel śmierci, gdzie znajdował się jeden z dowódców zgrupowania Jędrusiów, Wiącek, inspektor. Ale łącznie trzy cele zostały. Także był w tym taki też dramatyzm, że akcja, która niewątpliwie powiodła się, nie została jakby w 100% dokonana z powodów ogólnego zamieszania, które w warunkach nocnych było czymś oczywistym. Warto też tutaj zwrócić uwagę na ten element czasu, o którym mówił komendant Szary. Mianowicie cała akcja trwała około 3 godzin. Tutaj potwornie długo. To też mówiąc o tych emocjach towarzyszących żołnierzom, którzy bezpośrednio uwalniali więźniów, też zwróćmy uwagę na emocje, jakie towarzyszyło partyzantom z innych pododdziałów, którzy w tym czasie pilnowali, obstawiali placówki resortu bezpieczeństwa w mieście. Im czas musiał się dłużyć, niemiłosiernie. Nieskończoność. I też można sobie wyobrazić, co czuli ci uwalniani ludzie, a także ci z tych trzech cel, którzy jednak tam za murami pozostali. I tu oczywiście w całej tej operacji główną rolę odegrał oddział szturmowy, który zdobywał bezpośrednio więzienie. To byli żołnierze wybrani przez samego Szarego, około 30 ludzi, w tym mniej więcej połowa składu osobowego to byli podkomendni Stefana Bębińskiego, Harnasia, w tym między innymi Włodzimierz Kozłowski, pseudonim Orion, i Marian Sadowski, pseudonim Dzida. Jedni z najlepszych żołnierzy ziemi radomskiej. Tych żołnierzy potem będziemy, tych dowódców pododdziałów będziemy widzieli w akcji miesiąc później na Radom, a także jeszcze na partyzanckich ścieżkach ziemi radomskiej w roku 1946. Przy czym Orion zostanie zastępcą komendanta Zagończyka
Prawda? Czyli zapisze kolejne piękne karty w walce z reżimem komunistycznym. A on będzie dowodził całym pionem walki czynnej. A jeszcze zapytam o akcję kielecką. Czy w obrębie samego więzienia grupa szturmowa natrafiła na jakikolwiek opór, czy też strażnicy byli tak zszokowani rozmachem akcji i tym, że prawda, w centrum miasta, w Kielcach, oto nagle pojawiają się leśni z bronią w ręku i odbijają, czy rozpuszczają więzienie, jak to wtedy się... Element zaskoczenia był tutaj elementem decydującym. No bez tego elementu cała akcja przy sile resortu bezpieczeństwa w samym mieście byłaby niewątpliwie nie do przeprowadzenia. Była niewielka strzelanina, było kilku rannych ze strony służby więziennej, natomiast całą akcję przeprowadzono w tak błyskawiczny sposób, że takiej regularnej walki, znaczy, samo wejście do więzienia, tak, rozbicie więzienia odbyło się w tak błyskawiczny sposób, że jakiegoś zorganizowanego oporu ze strony służby więziennej nie było. Jak przebiegał odwrót z Kielc? Tak, tu można wspomnieć o pewnych okolicznościach dramatycznych związanych z tym odwrotem, bo tak, chociaż tak jak już wspomniano, więźniów wyprowadzono z miasta sprawnie, to jednak tam doszło do tragedii. Dowódca 2. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, pułkownik Antoni Żółkiewski-Lin, wycieńczony śledztwem, warunkami śledztwa i pobytu w tym więzieniu, zmarł po prostu na serce i wyniesiony z więzienia jeszcze żywy, miasto opuszczał już po śmierci. Trasa odskoku tej olbrzymiej kolumny, liczącej setki ludzi, wiodła w kierunku na lasy klonowskie. Dochodziło do dramatycznych, dramicznych epizodów. W pewnym momencie ta kolumna została zaatakowana, ostrzelana przez wojskowy samolot komunistyczny. W pewnym momencie, w wyniku zapewne jakiegoś niedogrania, pomylenia trasy, weszła ta kolumna do wsi Leszczyny, w której kwaterowała wielka jednostka sowiecka. Nie doszło jednak do starcia. Sowieci byli zdezorientowani i kolumna w zasadzie przeszła. No, scena wręcz filmowa. Scena filmowa. Kolumna przeszła przez tą wieś i wyszła dopiero w momencie, jak partyzanci ostatni wychodzili ze wsi, padły ze strony Sowietów pierwsze strzały, które ugaszano seriami z karabinów maszynowych. Ale to czym tłumaczyć tą bierność sowiecką w tej sytuacji? No, tak jak było to powiedziane, żołnierze mieli za sobą w większości doświadczenie z wcześniejszych walk jeszcze z czasów okupacji niemieckiej i po prostu nie stracili głowy, nie doszło do załamania. Dowódcy pododdziałów podali, że są oddziałem berlingowskim, że są wojskiem polskim ludowym, co na chwilę tych Sowietów zbiło z tropu. Stracili inicjatywę. Po wyjściu z wsi Leszczyny zgrupowanie zostało rozformowane, dzieliło się na mniejsze pododdziały, które roztapiały się w terenie, dochodziły do wyznaczonych miejsc i były demobilizowane. Nie obyło się bez strat. W tym momencie w wiosce Sitkówka doszło do spotkania grupy partyzantów już po rozwiązaniu koncentracji. W trakcie wymiany ognia z bolszewikami zginął Tadeusz Łęcki, pseudonim Krogulec. I warto tu wspomnieć na koniec o bilansie tej olbrzymiej operacji. Ilu więźniów zdołano uwolnić? Oceny strony komunistycznej i strony niepodległościowej tu się nie pokrywają. Wedle ocen partyzanckich dowódców uwolniono ponad 600, nawet niekiedy mówi się o 700 więźniach. Natomiast dane strony komunistycznej, dane Urzędu Bezpieczeństwa mówią o około 360 więźniach, którzy wyszli na wolność z więzienia. No, warto też wspomnieć o stratach. W trakcie tej wymiany ognia w mieście, w kilku punktach, padło kilku pracowników, funkcjonariuszy milicji i Urzędu Bezpieczeństwa, także Sowietów. Ale tu, skoro mówimy o stratach, warto też wspomnieć, że przy wchodzeniu, przed wejściem jeszcze do Kielc, kiedy zgarniano na szosach samochody, zatrzymano też samochód z 4 pracownikami Urzędu Bezpieczeństwa i tutaj doraźnie zwołany sąd polowy uznał, że ci ludzie należący do zbrodniczej formacji nie mogą wyjść żywi. I tak też się stało. No, ale znaczenie tej akcji polega przede wszystkim na takim kolosalnym odbiorze społecznym.
Ten sukces miał olbrzymie znaczenie dla podtrzymania patriotycznie nastawionego społeczeństwa. Morale, ducha. Na duchu. Że jeszcze są obrońcy wolności, tak, że jeszcze walka trwa. Sama skala tego uderzenia, wejście do wojewódzkiego miasta, kilkugodzinne walki ogniowe, starcie, opróżnienie więzienia, wyewakuowanie całej tej grupy, rzeczywiście lokuje tą akcję w kategorii najbardziej śmiałych, najbardziej brawurowych operacji tego rodzaju w okresie powojennym, a dodajmy, że było ich niemało, bo łącznie myśmy się doliczyli 70 kilku akcji na więzienia, areszty urzędów bezpieczeństwa, duże transporty kolejowe. Mniej więcej ponad 2/3 tych akcji są udane. Wolność w nich łącznie odzyskało około 4,5 tysiąca ludzi. To jednak jak się porównuje te poszczególne zdarzenia, te poszczególne nieznane dzisiaj, no, zapomniane epizody, to tak jak powiedziałem, operacja dowodzona przez Szarego i Karnasia, operacja na więzienie w Kielcach, lokuje się w ścisłej czołówce tych brawurowych udań. Tak, no to możemy sobie tylko wyobrazić, w jaką wściekłość i osłup jednocześnie musiała wprawić komunistów akcja na więzienie w Kielcach. No, jednocześnie, tak jak powiedziałem na początku programu, panorama i krajobraz Polski roku 45 to Polska więzienna. Na tej mapie Polski więziennej obok Kielc niedaleko przecież mamy równie ważne miejsce, czyli Radom. Też można sobie tylko wyobrazić, że jak informacje o wydarzeniach w Kielcach przeniknęły za mury więzienia w Radomiu, to pragnienie, prawda, że i o nas też nie zapomną wśród więźniów radomskiego więzienia musiało być zupełnie niewyobrażalne. Z pewnością więźniowie, którzy wówczas przebywali w więzieniu radomskim, bardzo szybko to ze wspomnień wiemy, dowiedzieli się o tym sukcesie i partyzanckim i z całą pewnością oczekiwali podobnej akcji ze strony swoich współtowarzyszy broni. I te marzenia miały się wkrótce ziścić, tym razem za sprawą Stefana Bębińskiego Harnasia i podległych mu żołnierzy. Kiedy rozpoczęto przygotowania do akcji na więzienie w Radomiu? Bezpośrednio po zakończeniu operacji na więzienie w Kielcach. Sierpień był okresem przygotowywania uderzenia na więzienie radomskie. Termin akcji, jej scenariusz był uzgodniony z inspektorem radomskim struktur pałakowskich, pułkownikiem Zygmuntem Żywockim, pseudonim Wujek. Architektem tego planu, tego scenariusza był porucznik Stefan Bębiński, pseudonim Harnaś, i jego zastępca, porucznik Henryk Podkowiński, pseudonim Ostrolot. A całą operacją kierował Harnaś. A jakie oddziały wzięły udział w ataku na Radom i jaka była siła zgrupowania dowodzonego wtedy przez Harnasia? Czy zasadniczy trzon jednostki, która uderzyła na więzienie w Radomiu, stanowił oddział Harnasia. Dołączyła do niego grupa wywodząca się z Narodowego Związku Zbrojnego, czyli Kieleckiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Adama Gomuły Beja. To było około 30 żołnierzy i kilkunastoosobowa grupa z samego miasta. Także siły partyzanckie uderzające na Radom 9 września liczyło około 150 partyzantów. Podobnie jak w przypadku Kielc, ludzi, którzy od wielu miesięcy, jeśli nie lat, z bronią walczyli najpierw z okupantem niemieckim, a później sowieckim. I w większości mieli za sobą wspaniały sukces w Kielcach, co na pewno w jakiś sposób też dodawało Zwłaszcza dowódcy. No, mieli to doświadczenie operowania dużą jednostką partyzancką na terenie miasta, co w przypadku jednak znacznej grupy szeregowych partyzantów pochodzących ze wsi było dosyć istotnym czynnikiem. Tak, zdecydowanie. Decydującym w dużej mierze. Decydującym, a w każdym razie mającym wpływ na powodzenie działań w mieście. No, każdy wie, że partyzantka miejska, a partyzantka terenowa to są dwa różne światy. A same przygotowania poprzedzające uderzenie na więzienie w Radomiu, jak wyglądały? W jaki sposób i gdzie doszło do koncentracji oddziałów? I wreszcie już od razu zapytam, jaki był przebieg akcji do momentu rozpoczęcia się szturmu na więzienie?
Akcja miała miejsce 9 września. Koncentracja rozpoczęła się dzień wcześniej w lasach w rejonie Wierzbicy. I podobnie jak w przypadku operacji kieleckiej zdecydowano, że kolumna partyzantów jedzie samochodami, więc trzeba było te samochody zdobyć. Ten moment koncentracji był wykorzystany też na rekwizycję samochodów. Do Radomia wjechano wieczorem, przy czym harnaś wydał rozkaz, żeby ci żołnierze, którzy mieli berety, w niektórych oddziałach powszechnie noszone, zamienili je na polówki, na rogatywki, tak żeby mogli do pierwszych strzałów uchodzić za żołnierzy formacji berlingowskich. Siły komunistyczne w mieście były porównywalne z, może mniejsze, ale porównywalne z siłami w Kielcach. Harnaś po latach oceniał je na podstawie oczywiście danych wywiadu, jakie miał z tamtych czasów, na około 3000 ludzi. To było zarówno wojsko berlingowskie, milicja, Urząd Bezpieczeństwa, ale też i jednostki sowieckie kwaterujące w Radomiu. Oprócz samego więzienia zachodziła, oprócz opanowania więzienia zachodziła konieczność zablokowania Urzędu Bezpieczeństwa, posterunków załóg wojsk wewnętrznych NKWD i komendy milicji przy rejonie, także tych koszar wojskowych w kilku miejscach ulokowanych tam w rejonie stadionu między innymi. Gdyby na tej mapie potencjalnych punktów oporu mielibyśmy znaleźć taki najtrudniejszy do pokonania, do zneutralizowania, to na który powinniśmy wskazać? Która z grup osłonowych miała najważniejsze zadanie do wykonania? Wbrew pozorom, najtrudniejsze zadanie do wykonania przypadło grupie, która miała blokować czy też atakować posterunek milicji, komisariat milicji przy ulicy Reja. Było trudniejsze niż zablokowanie posterunków i załóg sowieckich, niż zablokowanie Urzędu Bezpieczeństwa. Z tej prostej przyczyny, że ten komisariat znajdował się w zasięgu pola ostrzału karabinów maszynowych usytuowanych na wieżyczce radomskiego więzienia i był też zabezpieczony betonowym bunkrem. Tu doszło do dosyć gwałtownego starcia. Ten bunkier bronił się, podjął skuteczną obronę. Atakujący partyzanci znaleźli się, tak jak powiedziałem, w zasięgu ognia karabinów maszynowych. Tu w tej grupie warto dodać, że znalazł się Marian Sadowski, pseudonim Dzida, zresztą jego późniejsza żona też na tym odcinku w tej operacji uczestniczyła. Tu było najgwałtowniejsze starcie i tu partyzanci ponieśli największe straty. No ale oczywiście najważniejsze zadanie do wykonania miała, no jak zwykle w tego rodzaju operacja, grupa szturmowa, grupa atakująca więzienie. Grupa szturmowa, którą bezpośrednio dowodził Harnaś. W skład tej grupy szturmowej wchodził, no, wspominany już tutaj wcześniej Włodzimierz Kozłowski Orion, także ludzie, którzy mieli za sobą akcję w Kielcach. Akcja odbyła się przy podobnym scenariuszu jak wcześniej, o miesiąc wcześniej w Kielcach. Brama więzienia została wysadzona za pomocą ładunków wybuchowych. Doszło do strzelaniny. W tym akurat wypadku uzyskano klucze do części cel. Pozostałe również otwierano za pomocą ładunków wybuchowych. Także już sam scenariusz rozbicia więzienia był łudząco podobny do tego z Kielc. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na usytuowanie centralne więzienia w Radomiu. Ono się znajduje w centrum miasta, nie tak jak w Kielcach, gdzie przylega ona do parku i jest trochę peryferyjnie umiejscowione na Starówce. W tym wypadku akcja w Radomiu i owe straty, jakie oddział Harnasia
poniósł w walce z posterunkami sił bezpieczeństwa, wynikały między innymi z centralnego usytuowania tego obiektu, co sprawiało znacznie większą trudność stąd te straty. Rozumiem, że palba, która się rozpoczęła na terenie więzienia, sygnał, rozumiem, wyszedł ze strony grupy sztormowej, z kolei To działo się równolegle. Szalaninę na miejscu. W tym samym czasie, kiedy nastąpił atak na więzienie, działały grupy ubezpieczające w kilku punktach miasta te załogi sił komunistycznych i doszło właśnie do tej zasygnalizowanej już przeze mnie walki z załogą komisariatu przy ulicy Reja. Tu właśnie miała miejsce ta dynamiczna scena z obroną funkcjonariuszy z bunkra i partyzanckim atakiem pod ostrzałem z broni maszynowej z wieżyczki więziennej. Starcie o dużej zaciekłości. Tu padli śmiertelnie ranni Felix Kaczmarczyk, pseudonim Słowik, i Aleksander Kędzierski, pseudonim Bończa. Impas w tym starciu przełamał Zygmunt Cielniak, Cegielski, który zdołał dopaść do bunkra i wrzucić do środka granat. Opór milicjantów został przełamany, komisariat został zdobyty, zresztą natychmiast zniszczono wtedy dokumentację, spalono dokumenty. Też warto zwrócić uwagę, że z uwagi na te centralne usytuowanie odwrót odbywał się samochodami, którymi grupa partyzancka wjechała do Radomia i również czas samej akcji rozbicia więzienia w Radomiu był krótszy niż ten czas, którego potrzebował Szary na rozbicie więzienia w Kielcach. Nie trwało to 3,5 godziny, tylko około godziny tak naprawdę przebiegała cała ta operacja i musiała tyle przebiegać, żeby partyzanci mogli ujść z życiem. Czyli ja sądzę, że określenie tej akcji mianem majstersztyku nie będzie nadużyciem, prawda? Była niewątpliwie błyskawiczna, brawurowa, wykonana przez taką grupę manewrową partyzancką, co niewątpliwie było dla resortu bezpieczeństwa miejscowego na pewno zaskoczeniem. No i tym bardziej, że ona miała miejsce miesiąc i kilka dni po klęsce, którą komuniści ponieśli w Kielcach. I też pamiętajmy o tym, że też ta data jest dosyć symboliczna, bo to jest moment tworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tak naprawdę moment, kiedy następuje pewien organizacyjny rozkład struktur niepodległościowych na Kielecczyźnie. I stąd też sama akcja musiała być dla miejscowego resortu bezpieczeństwa, który miał wprowadzoną agenturę w szeregi miejscowych organizacji niepodległościowych. Sama akcja musiała być sporym zaskoczeniem. A jak można zbilansować wydarzenia w Radomiu? Przede wszystkim miarą sukcesu jest liczba uwolnionych. I tu na ogół źródła są zgodne. Wolność odzyskało około 300 więźniów, których zdołano z Radomia wyewakuować. To też jest pewna miara sukcesu. Nie tylko uwolniono, ale i ewakuowano z miasta. No i straty w trakcie tych starć strony komunistycznej, to jest kilku funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, milicjantów i żołnierzy sowieckich, żołnierzy z wojsk wewnętrznych NKWD. Z tym, że oczywiście tutaj nie było celem ze strony atakujących partyzantów zadawanie jakichś strat w sile żywej. Zadaniem było uwolnienie więźniów i na to akcja była nastawiona. Po stronie niepodległościowej, oprócz dwóch wymienionych Słowika i Bończy, padł jeszcze jeden żołnierz, Jan Chrząstowski. To był uczestnik tej konspiracyjnej grupy z Radomia, która na jednym z odcinków ubezpieczała akcję i gdy rozpoznawał teren, został skoszony serią jakiegoś funkcjonariusza bezpieki. W trakcie odwrotu miał zadanie rozpoznania terenu i w sytuacji skonfrontacyjnej z resortem po prostu padł od serii broni maszynowej. Było też kilku rannych, których zdołano wyewakuować. Panowie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja postawię taką to tezę, że zarówno w Kielcach, jak i w Radomiu polskie podziemie niepodległościowe zapisało najbardziej chlubne
inne karty w swojej historii. I obie te akcje no, można chyba z całą odpowiedzialnością porównywać z najpiękniejszymi akcjami podziemia jeszcze z okresu okupacji niemieckiej. Ja tu mam na myśli no, chociażby jakby zbliżoną w sensie celu akcję, mianowicie odbicie więźniów pod Arsenałem w marcu 1943 roku. Tyle, że jeżeli się panowie zgodzicie, a mam nadzieję, że tak, że tutaj mamy pewną paralelność co do jakby no, chwały, którą należy okryć tych, którzy wtedy zdecydowali się pójść na Kielce, a później na Radom, to mamy jednocześnie no, taką zupełną przeciwstawność, mianowicie w sferze narodowej pamięci. No, każdy prawie, kto się interesuje historią, wie, co się działo pod Arsenałem, natomiast no, panowie opisując akcję w Kielcach, w Radomiu, no, odkrywacie, śmiem twierdzić, że dla wielu zupełnie nieznane karty naszej historii. Znaczy, w pełni się z panem zgadzam. No, prawda jest taka, że o ile o akcji pod Arsenałem i o Alku, o Buzdyganie wszyscy interesujący się historią wiedzą, o tyle no, w przypadku owych dwóch akcji, o których dzisiaj rozmawiamy, no, mamy do czynienia z takim elementem no, kłamstwa podstawowego. Jest pojęcie w dyskusji publicznej o kłamstwie katyńskim. No, jest kłamstwo dotyczące podziemia powojennego. Ono się składało z wielu elementów. Było propagowane przez kilkadziesiąt lat. W ramach tego kłamstwa patrioci byli określani mianem bandytów, a bandyci mianem demokratów. Tak samo akcje rozbicia więzień były przedstawiane jako w ogóle albo pomijane, albo przedstawiane jako akcje bandyckie, które naruszały porządek publiczny. No tak, albo się o nich w ogóle nie mówiło, bo stanowiły tak, kompromitację władz bezpieczeństwa. Dwie rzeczy równolegle. Z jednej strony deprecjacja języka, która była funkcją propagandy komunistycznej, oczywiście to jest zagadnienie na inny program, a z drugiej strony mrognie pamięci, prawda, który też jest funkcją po pierwsze propagandy, a po drugie tym, że no nie można było o tym przez wiele lat głośno mówić. Ale proszę Państwa, myślę, że warto i myślę, że powinniśmy pamiętać, tak jak pamiętamy o bohaterach spod Arsenału, o ludziach, którzy życiem zapłacili za to, żeby uwolnić naszych rodaków więzionych przez komunistów w Kielcach i Radomiu, o owym Słowiku bądź Janie Chrząstowskim, czy poległym w Kielcach Krogulcu. I w ogóle myślę, że w tym momencie warto zastanowić się chwilę nad istotą, nad wartością walki z komunistycznym zniewoleniem w ogóle. I sądzę, że bodaj najpiękniej na ten temat powiedział w czerwcu 2001 roku przy okazji odsłonięcia pomnika poświęconego żołnierzom walczącym w szeregach Związku Zbrojnej Konspiracji dowodzonej przez Zagończyka, nieżyjący już biskup Jan Chrapek. Zapraszam na materiał filmowy. Wielka miłość serc bohaterskich, wielka miłość ludzi, którzy umią się ideałom poświęcać, niewidzialna, staje się widzialną w czynach bohaterskich, choćby takich, jakie wspominamy dzisiaj. To przecież ci, których dzisiaj ze sprawiedliwości wspominamy, walczących o wolność i niezawisłość naszej ojczyzny. Ich miłość do ojczyzny, do Polski rozumianej i widzianej jako dobro wspólne wyraziła się w tym trwaniu i walce o te podstawowe wartości, jak ludzka godność, tak fundamentalnym jak ojczyzna, jak dobro wspólne. Tak konieczne jak wolność i niepodległość. To są wartości tak konieczne, jak konieczne jest powietrze i słońce do istnienia życia. Kiedy zło ucieleśnione zagrażało dobru, skreślone w słowie wolność, rozumiana jako niezawisłość, rozumiana jako podmiotowość i tożsamość narodu, to właśnie wtedy dobro pragnące zwyciężyć temu złu zagrażającemu owym wartościom potrzebowała ucieleśnienia w postaci bohaterstwa. I uczestnicząc w tej uroczystości trzeba jeszcze sobie powiedzieć, że zawsze tam, gdzie człowiek chce, w imię nie wiem jakich
przesłane, zakwestionować tą wartość albo pamięć o tej wartości, tam jest synem kłamstwa. Pamięć doceniana i szanowana zawsze wyzwala. Pamięć uszlachetnia i musimy tą pamięć oczyścić. I niech pomnik, który za chwilę będzie poświęcony, będzie symbolem owej pamięci o ludziach, którzy chcieli ukonkretnić miłość do wartości podstawowych, jakimi są wolność, ludzka godność, niezawisłość, możliwość realizacji samego siebie w tych wartościach, które są niezależne od jakichkolwiek układów politycznych, o jakichkolwiek sytuacji ideologicznych. One są niezależne, one są wpisane w ludzkie istnienie i w ludzkie trwanie. I one są odbiciem tej miłości Boga, która się objawiła w osobie Jezusa Chrystusa odkupującego. On śmiercią odkupił ludzką słabość i grzech. Bohaterowie swoją odwagą odkupują tchórzostwo. I ci, którzy pamiętają o bohaterach, odkupują pamięć ludzką, oczyszczają ją i oddają sprawiedliwość dobru, które się dzięki ludziom realizuje i dzieje. A proszę powiedzieć, jak wyglądała sytuacja tych, którzy pomimo decyzji na szczeblu centralnym, czyli decyzji DSZ-u, delegatury sił zbrojnych o rozładowaniu lasów, o zaprzestaniu działalności zbrojnej, no, postanowili walczyć dalej. Walczyć dlatego, że tak naprawdę chyba nie mieli wyjścia. No, więzienia były nadal pełne, oni byli w roli ściganej, zaszczutej zwierzyny, postanowili bić się do końca. Tak, ale tak jak doktor Obrzeski powiedział, w tym czasie na ziemi radomskiej nastąpiło pewne załamanie niepodległościowej akcji zbrojnej. Struktury poakowskie w zasadzie uległy daleko posuniętej destabilizacji, uległy rozkładowi i przede wszystkim z tego terenu zniknęli główni bohaterowie opisywanych przez nas wydarzeń, to znaczy Harnaś został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Natomiast komendant Szary wyjechał i do prac niepodległościowych, konspiracyjnych na tym terenie już się nie włączył, aczkolwiek ukrywał się, ale w pracach konspiracyjnych na tym terenie nie uczestniczył. Czyli zabrakło tych najważniejszych dowódców zabrakło polowych. Zabrakło tych najważniejszych, tak, ale no, to jednak nie było pustki, jako że w tę chwilową próżnię, w ten chwilowy chaos po załamaniu akcji niepodległościowej na ziemi radomskiej weszły agendy inspektoratu Puławskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z rozkazu legendarnego komendanta Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik. Na ten teren przeszedł przez Wisłę Franciszek Jaskulski, pseudonim Zagon, pseudonim Zagończyk, z kilkudziesięcioosobowym silnym oddziałem i jego misja polegała na zorganizowaniu na nowo tego terenu. I on tą misję wykonał. Struktura, którą zbudował, występowała pod nazwą Związku Zbrojnej Konspiracji, ale to nie była odrębna organizacja, to była po prostu nazwa agendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zagończyk bardzo szybko odbudował na tym terenie struktury niepodległościowe i w jego szeregach znaleźli się ludzie, których widzieliśmy w Radomiu i w Kielcach, a więc Orion, Dzida, Olcha Bednarczyk. Czyli walka z władzą nieludzką trwała dalej. Tak, zdecydowanie tak. W szeregach Związku Zbrojnej Konspiracji odnajdujemy między innymi Kozłowskiego Oriona, dowodzone przez niego oddziały 1 czerwca roku 1946 opanowują Szydłowiec. Mamy Sadowskiego Dzidę, no między innymi wsławił się zabiciem jednego z sowietników WUBP w Kielcach, Dmitra Bakuna. Mamy wreszcie Tadeusza Zielińskiego, Igłę, który również uczestniczył w akcjach, o których mówiliśmy wcześniej. Jego oddział zatrzymał zresztą po raz drugi już dowódcę WBW z województwa rzeszowskiego, Alfreda Wnukowskiego. No tu warto o nim dwa słowa powiedzieć, był to politruk, obywatel sowiecki. Pełniący obowiązki Polaka. Pełniący obowiązki Polaka.
w okresie okupacji niemieckiej był oficerem w Brygadzie Partyzanckiej Sowieckiej działającej na terenie Nowogródczyzny. Po pierwszym zatrzymaniu otrzymał ostrzeżenie, że jak drugi raz zostanie zatrzymany, a będzie dalej prowadził działania represyjne, zostanie zastrzelony i zatrzymany po raz drugi przez oddział Igły, no, został rozstrzelany razem z całą obstawą. Mamy wreszcie, co jest tutaj szczególnie symboliczne, jedną z ostatnich ważniejszych walk z oddziałami sowieckimi działającymi na terenie Polski. Mianowicie 17 czerwca 1946 roku pod zwoleniem w trakcie koncentracji przygotowywania uderzenia na Kozienicę doszło do walki z grupą operacyjną NKWD UB. Oddziałów dowodzonych przez Oriona i przez Igłę. I była to ostatnia duża walka wygrana przez oddziały partyzanckie podziemia polskiego podziemia niepodległościowego z Sowietami. Stracili tam oni, no, według różnych danych od 20 do 40 zabitych. No to też pokazuje, to jest prowadziło pacyfikację terenu, ale to też pokazuje, że ów udział jednostek sowieckich, tak silnie akcentowane w roku 1944-1945, również przenosi się na rok 1946 i w zasadzie no, ta sekwencja obecności owych oddziałów wojsk wewnętrznych sowieckich na terenie Polski no, trwa aż do marca roku 1947. Pamiętajmy tutaj o tym, że Bolesław Bierut no, na prośbę wysłał specjalną prośbę do Stalina, żeby obecność tych wojsk jeszcze przedłużyć. Także, znaczy, że dobrze rozpoznawał rzeczywistość. Wiedział, że bez wojsk sowieckich no, władzy nie będzie w stanie utrzymać. A ten opór, z tego co pan mówi, zaciekły opór, na ziemi radomskiej utrzymał się do kiedy? Jak długo podziemie było w stanie prowadzić tak spektakularną walkę? Momentem przełomowym jest to aresztowanie komendanta Zagończyka w lecie 1946 roku. Władze komunistyczne łudziły go iluzją zastosowania amnestii wobec jego podkomendnych. To było jeszcze przed tą słynną amnestią z roku 1947. Została przeprowadzona tutaj taka lokalna amnestia, parę setek żołnierzy podziemia niepodległościowego wyszło wtedy z lasu, ale ta amnestia okazała się tak jak zawsze, tylko kolejnym fortelem ze strony komunistów. Komendant Zagończyk, mimo że spełnił żądania strony komunistycznej, to znaczy wezwał swoich żołnierzy do złożenia broni, i tak został w lutym 1947 roku zamordowany. A wielu ludzi, którzy wyszli wtedy z lasu, zostało poddanych represjom. Między innymi skrytobójczo zginęli Orion, Dzida, ludzie, o których tutaj dzisiaj wiele mówiliśmy. Zamordowani przez resort. Tak, zamordowani przez resort bezpieczeństwa. Kilku innych dowódców niepodległościowych oddziałów podlegających komendantowi Zagończykowi. Inni walczyli dalej. Tu można wymienić wspomnianego już Zielińskiego Igłę, Wichra, Drągala, który przez wiele lat przysparzał. Koniec tych oddziałów, to przysparzał jaki czas? Komunistom sporo problemów, dowodząc ruchliwym oddziałkiem, który po obu stronach Pilicy operował. I właściwie takim symbolicznym zakończeniem tej walki jest śmierć Olchy, uczestnika też akcji na więzienie w Radomiu w roku 54 dopiero. Zginął od kuli funkcjonariuszy w 54 roku. Amnestia zarządzona przez komunistów dla zgrupowania dowodzonego przez Zagończyka, jak słyszeliśmy, okazała się podstępem. Zresztą tutaj akurat nie ma między nią a innymi amnestiami zarządzanymi przez komunistów w tamtym czasie żadnej różnicy. Amnestie były tylko instrumentem służącym temu, żeby wyprowadzić z lasu, rozpracować i zinfiltrować podziemie po to, żeby później jego członków aresztować bądź po prostu zlikwidować. Jedynymi prawdziwymi amnestiami w tamtych czasach były amnestie zarządzane wbrew woli i ku wściekłości władzy komunistycznej przez jednostki podziemia niepodległościowego. O dwóch zapewne najważniejszych amnestiach z tego okresu mieliśmy okazję dziś Państwu opowiedzieć. No, trzeba powiedzieć, że zarówno w akcji na więzienie w Kielcach, jak i w Radomiu uwolniono kilkuset więźniów, także bilans łączny tych dwóch
dwóch pięknych, wspaniałych akcji polskiego podziemia to około 650, a może nawet więcej uwolnionych więźniów. Można przyjąć, że nawet ta liczba sięga tysiąca. Tutaj swoistym paradoksem, można powiedzieć, rechotem historii pisanej wtedy przez komunistów jest to, że główny architekt i dowódca akcji na więzienie w Kielcach, Antoni Heda-Szary, po swoim aresztowaniu w 1948 roku, no trafił nie gdzie indziej, tylko właśnie do więzienia, które w 1945 roku na czele podległych mu żołnierzy rozbijał. I proszę Państwa, no kończąc nasz dzisiejszy program, chciałbym nawiązać do jakże pięknych słów homilii biskupa Hrabka, które mieliśmy okazję usłyszeć. Otóż tak zastanawiając się nad wartością, już nie wojskową, ale czysto ludzką, tego, co wydarzyło się w Kielcach w sierpniu 1945 roku i w Radomiu we wrześniu 1945 roku, można chyba najlepiej, najpełniej, a jednocześnie najkrócej powiedzieć słowami Ewangelii świętego Jana. Fragment tej Ewangelii znajduje się na tablicy upamiętniającej rozbicie więzienia w Kielcach. Tablica ta zawieszona jest na budynku, który pełnił kiedyś rolę więzienia. Można na niej przeczytać: większej miłości nie ma nad tę, gdy kto życie kładzie za przyjaciół swoich. I pamiętajmy, proszę, o tych, którzy wtedy w letnie miesiące 1945 roku położyli swoje życie na ulicach Kielc i Radomia po to, żeby uwolnić naszych rodaków więzionych przez komunistów w więzieniach. Dziękuję Państwu za uwagę.